dla mnie ktoś, kto był zamknięty w więzieniu, to był jakiś potworny zbój. Więzienie to było kryminalne więzienie, ktoś zrobił coś strasznego, kogoś zabił. Ja się bałam pytać. Ja nie wiedziałam, co ja tam zastanę. Ja myślałam, że to jest cela, że to jest takie normalne pomieszczenie, gdzie mogą być ludzie. Ja bym chyba nie poszła, gdybym wiedziała. Drutem kolczastym tylko byliśmy przedzieleni. Powiedział, wiesz, chyba dostanę czapę. Miałem około 10 lat. Ojciec mi opowiadał o tym więzieniu. Mówił, że mówi mi dlatego, żebym o tym wiedział, bo jeśli mnie ktoś z kolegów będzie wyśmiewał, że miałeś tatę bandytę, no to żebyś wiedział, jak było. Zostałem przewieziony na ulicę Strzelecką 8. Zaprowadzono nas do piwnicy. Byli sami Sowieci. Jeśli chodzi o obsługę i eskortę, to wszyscy byli w sowieckich mundurach. Przez cały okres pobytu tam nie zetknąłem się ani razu z obsługą polską. Jesteśmy w stolicy Polski. Cała sprawa rozpoczyna się na jesieni 1944 roku. Na lewej stronie miasta Armia Krajowa toczy walkę o niepodległość, natomiast po prawej stronie Wisły Armia Czerwona i służby sowieckie zaprowadzają swoje porządki, nie udzielając pomocy żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczą z Niemcami, a Niemcy są wrogiem Sowietów. Aresztowano tych, których uznawano za wrogów, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy NSZ-u, wszystkich tych, dla których komunizm był systemem znienawidzonym, obcym. Poprzez swoją agenturę doskonale wiedzieli, kto zajmuje jakie stanowiska, kogo należy aresztować. Zostałem przewieziony na ulicę Strzelecką w Warszawie do budynku zajętego przez NKWD i tam umieszczony w piwnicy. Było już tam około 5 mężczyzn. Nazwisk tych osób nie znam. Wiem tylko, że byli to żołnierze Armii Krajowej. Pytano mnie o nazwiska, adresy członków mego batalionu. Na Strzeleckiej byłem około miesiąca. Porucznik NKWD na wstępie przesłuchania uderzył mnie w twarz pięścią, także upadłem. W sąsiednim pokoju przebywał kapitan, do którego zwróciłem się ze skargą. Ten kapitan przejął mnie na dalsze zeznania. Ten kapitan raz tylko kazał mi położyć się na ławce, a drugi z żołnierzy bił mnie po plecach i po śladkach pałką gumową. Dostałem około 50 pałek. To bicie nastąpiło z tego powodu, że odmówiłem podania nazwiska łączniczki, której fotografię mi pokazano. Kapitan oświadczył, że zostanę wywieziony na Białe Niedźwiedzie. Na Powiślu mnie aresztowali i przeżyłem te pierwsze śledztwo i tortury, leżąc pod schodami na ulicy Strzeleckiej. Osiłki przeważnie bardzo silnie myśli. Wykręcanie rąk, zakrwawiony i traciłem przytomność. Dwa razy mnie ściągali po schodach. Łojko, zapamiętałem to nazwisko tego oficera. Słabo mówił po polsku, kalesząc język polski. W 1949 roku, jeszcze nie miałam 17 lat, zostałam aresztowana. I zabrali mnie na śledztwo na 48 godzin. 48 godzin pod lampą, którą tak nastawiali, że światło bez końca padało na oczy. Bez końca. Pytali się bez przerwy. Nazwisko, imię, czy mam rodzinę w Anglii, kto przyjeżdża, kto do domu przychodzi. I po tych 48 godzinach sprowadzili mnie do piwnicy. Jest to straszna rzecz, kiedy się wejdzie i zamknął za tobą drzwi. I żebyś nie wiem co zrobił, drzwi są takie, że nie wyjdziesz. Borowicza przez kilka dni, może nawet tydzień, bito prawie bez przerwy dzień i noc. Na krótkie pauzy powracał do naszej piwnicy. Krew mu szła nie tylko z nosa, ust, uszu, ale po prostu ze wszystkich otworów ciała. Nogi od bicia tak spuchły, że musiał chodzić boso. O wciągnięciu butów mowy nie było. Biedne, skatowane ciało odmawiało kompletnie posłuszeństwa.
pazurami, więc wyżłobiliśmy w kąciku piwnicy jamkę, do której biedak krwawo wymiotował i wszystkie inne czynności załatwiał. W nocy majaczył nieprzytomnie i tylko szeptał bez przerwy: boli, boli, boli. Kiedyś przychodzi żołnierz, żeby znowu prowadzić na śledztwo. Borowicz nie ma sił wstać. Po chwili zstąpił do podziemia sam pan oficer śledczy, trącił biedaka końcem buta i łaskawie rzekł: da, puskaj, oddachniot. Odpoczynek trwał 3 godziny, po czym wyniesiono go na śledztwo i dalej bito. Biedny męczennik w nocy skonał. Trupa nawet nie wyniesiono na świat Boży, a zakopano w głębi piwnicy. To Sowieci decydowali o śledztwach, o wyrokach śmierci, które zapadały w Warszawie na pracę. Polacy tych ludzi aresztowali, bili, niektórzy wykonywali egzekucje. Ale panami życia i śmierci na pracę byli Sowieci. Kasprowicz, styczeń 46. Winiecki, Kowalewski, Podbielski, Ostałowski, Tomaszewski, Okrasa. Śmierć naszym wybawieniem. Udało nam się zlokalizować kilkanaście miejsc związanych z działalnością zarówno sowieckiego, jak i polskiego aparatu represji. I z całą pewnością należy stwierdzić, że jest to liczba nieskończona. Żyjemy w momencie wymierania ostatnich świadków pamiętających rok 45. Były to głównie obiekty mieszkalne. Adaptując budynek mieszkalny do celów represyjnych, wykorzystywano piwnice jako podręczne areszty. Otrzymaliśmy informację, iż zachowały się ślady wskazujące na to, że w budynku przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie znajdowały się areszty. Przeprowadziliśmy oględziny we wszystkich tych miejscach, do których mogliśmy dotrzeć. Dokumentowaliśmy napisy wyryte w cegłach i na futrynach. Mój brat Czesław był 2K, później w Wolności i Niezawisłości i w partyzance w Białymstoku. Poszedł na akcję i ktoś dał znać i złapali ich. W śledztwie na Pradze, na tej Strzeleckiej, wsadzili go na 3 dni aresztu do takiej celi, gdzie nie można było nawet usiąść, taka była ograniczona i tam gdzieś woda się lała. Pobyty w karcerze wiązały się z tym, że ich karmili tylko śledziami. To powoduje to, że się ma podwójne łaknienie. Do picia nie dostawali nic, w związku z czym lizali ściany z wilgoci. Po tych śledztwach, jak przychodzili do celi, to byli skatowani. Opowiadał, że w celi bywało, że było i 15. Garstka słomy i na tym spali. To była już jesień. Był tylko w bieliźnie, zamknięty w ciemnej celi, gdzie była wilgotna, mokra podłoga. Po ścianach spływała woda i kapało jeszcze z sufitu. Przesłuchania trwały godzinami. Kiedyś kazali mu siedzieć na nóżce od stołka, który był przewrócony nogami do góry i kazali mu siedzieć na tej jednej nodze. Pamiętam, jak byłam na Strzeleckiej, było widzenie na powietrzu. Przegrodzeni byliśmy drutem kolczastym. Powiedział: wiesz, chyba dostanę w czapę. Łzy mu poleciały i ja też zaczęłam płakać. Śledztwo miał na ulicy Sierakowskiego i na Strzeleckiej. Trwało około roku. Dostał karę śmierci.
42 dni przesiedział w takiej celi. Spodziewał się każdego ranka, że już idą po niego. Do prezydenta Bieruta były pisane listy o ułaskawienie. Po tych 42 dniach przyszła zamiana na 10 lat. Na Szylecki się właściwie spało na ziemi, potem dali kisielniki ze słomą. Ta słoma bardzo szybko przemieniała się w sieczkę. Wszy jakby żywcem można było zgarniać, tak? Dawali nam puszczkę, kawę i zupę, a jak się chciało załatwić, to kazali załatwać się w tą puszkę. Tak wyglądała Szylecka. Proces się też odbywał właściwie na kiblu. Sąd siedział za stołem, a myśmy stali w celi na parterze. I proces był właściwie napisany, gotowy. Rozprawa trwała może godzinę i wyszedłem z karą śmierci. I na piętro poszedłem do celi śmierci. Czy osobom mieszkającym w moich obiektach nie przeszkadzały owe widoki tych dramatycznych inskrypcji? To jest kwestia wrażliwości ludzi, którzy tam mieszkali. Prosta odpowiedź ciśnie się na usta, jeśli mówimy o miejscach, gdzie zamieszkiwały rodziny byłych funkcjonariuszy, ponieważ oni do końca uważali, że ich przodkowie zajmowali się walką o demokrację ludową po prostu i wszystko, co robili, jest godne szacunku, a nie wprost przeciwnie. Z uwagi na to, że w przypadku Strzeleckiej mieliśmy do czynienia z dosyć jawnie artykułowaną niechęcią do udostępnienia nowych pomieszczeń, no trzeba było sięgnąć po pomoc prokuratora. Jedna z wdów używała słów niecenzuralnych i okazywała niezadowolenie z tego tytułu, że podejmuje te czynności tam na miejscu. W dniu 15 listopada 2007 roku. Na podstawie tych napisów, które tam ujawniliśmy oraz szeregu materiałów nadesłanych nam przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej zostało wdrożone śledztwo. Miało za swój przedmiot ustalanie zbrodni komunistycznych. Dowiedziałem się, że był w więzieniu. Tatę zamknęli dlatego, że wiedział, że są organizacje podziemne, a nie doniósł o tym. Został oskarżony o wysadzenie wiaduktu kolejowego, ale ojciec w tym nie brał udziału. Niektórzy jak wychodzili na przesłuchanie, to nigdy nie było wiadomo, czy ktoś wróci, czy nie wróci. Jak było słychać strzału, no to było wiadomo, że już nie wróci. I każdy bał się, żeby jego nie wywołano na przesłuchanie. Jedyną rzecz, jaką jeszcze opowiadał, to był karcer wodny, w którym mieli wodę po szyję. Siedzimy w piwnicy, na śledztwo chodzimy na górę. Jeśli ktokolwiek inny był na korytarzu, trzeba było stanąć blisko ściany, twarz mieć na ścianie. Starałam się zerknąć na tych ludzi, których prowadzili. Człowiek pobity, sina twarz, spuchnięta, kradwo idzie, ręce połamane. Jeśli chodzi o ulicę Strzelecką, to muszę powiedzieć o jednym wydarzeniu. Pewnej nocy zbudził nas hałas, wrzaski, a potem jęki. Okazało się, że jeden z mężczyzn, który podobno siedział w karcerze, dostał szoku. Zaczął krzyczeć. Wtedy Śmietański zaczął go tłuc polanami drewna, które znajdowało się przy kuchni. Potem wszystko ucichło. W bardzo ciężkim stanie został on przewieziony do szpitala więziennego przy ulicy 11 listopada, gdzie zmarł. Bardzo chciałam tam pójść. Wiedziałam, że na pewno będzie to bolało. To był mój ojciec. Chciałam być tam, gdzie on był. Chciałam dotknąć do miejsca, do którego on dotykał. Mam duży problem z niewiedzą na temat losów mojego ojca, który jakby przede mną skrywał. To był temat tabu w domu. Może uznał, że dla mnie jest to bezpieczne. Boże.
Boże. To są te cele więzienne. Straszne. Mój mąż w pierwszym okresie powieścił z więzienia. Jeżeli ktokolwiek wchodził do mieszkania, to chował się za drzwi. Po prostu bał się ludzi. Psychicznie w takich warunkach, no to człowiek chyba wariuje. Nie może przeżyć. A to trwało tyle czasu, tyle miesięcy, tyle lat. Dziesiąty, 45 rok. Spaliśmy na gołej ziemi, zmieszanej z miałem węglowym i jakimiś resztkami starej, pociętej słomy. W pobliżu drzwi stał kibel, jakaś beczka do wypróżniania się. Nie było żadnych okryć czy kocy. Okienka były powybijane, żeby był do nich dostęp powietrza. Nie mogliśmy głośno rozmawiać, bo ulicą przechodzili ludzie. Gdy robiło się głośniej, żołnierz sowiecki wkładał przez okno lufę pepeszy do środka i pytał, czy ma strzelać. Uciszał nas w ten sposób. W celi umarł człowiek w wieku około 35 lat, który był strasznie bity. Po trzecim takim pobiciu został wrzucony do celi i przy mnie umarł. On był bity na górze w czasie przesłuchań. To było w kwietniu 1945 roku. O ile w przypadku więzień wiadomo było, że nikt postronny tam nie wejdzie i tak naprawdę nie trzeba niczego zacierać, o tyle w przypadku większości tych lokalizacji, gdzie na potrzeby represyjne adaptowano domy mieszkalne, no właśnie zwracano je później jako domy mieszkalne. Przejmował to resortowy kwaterunek, co dawało pewną gwarancję, że nikt postronny się o tym nie dowie. Na przestrzeni lat wymieniali się lokatorzy, wchodzili tam ludzie spoza rodzin resortowych i ta tajemnica już była nie do utrzymania. Jedynym wyjaśnieniem tej pewnej niefrasobliwości było przekonanie, że władza komunistyczna w Polsce będzie sprawowana plus minus nieskończoność, że nigdy nie dojdzie do sytuacji, gdzie kogokolwiek oskarży się o cokolwiek. W kwietniu 1947 przewieziono nas grupami na 11 listopada. Na spacery prowadzono nas parami lub pojedynczo. Chodząc w kółko, przechodziłyśmy pod oknami cel śmierci. Ukazywały się w tych oknach głowy skazańców. Twarze w celach śmierci ciągle się zmieniały. Od więźniów kryminalnych zamiatających podwórze wiemy, że od wiosny do jesieni 1946 roku wykonano około 30 kilku wyroków śmierci. Zwłoki wywożono w drewnianych skrzyniach. Widziałyśmy takie skrzynie wywożone na wozie konnym i na samochodach. Egzekucje odbywały się na dziedzińcu poza budynkiem więziennym w załomie muru. U góry była wmurowana szyna do wieszania skazańców. Więźniowie kryminalni informowali nas o egzekucjach gestami, pokazując strzał w głowę lub wieszanie. Niektórych z więźniów straconych w więzieniu przy 11 listopada grzebano także na terenie samego więzienia. Dziś mamy tam osiedle. Żyją ludzie, nie mając świadomości, że gdzieś pod spodem są jeszcze szczątki tych, których nie odnaleźliśmy. Także katownia przy Strzeleckiej 8 to miejsce, gdzie przesłuchiwano, mordowano naszych bohaterów, ale to jest także miejsce, gdzie mieszkali funkcjonariusze. Pod numerem 16, tam na Strzeleckiej 8, mieszkał kat wykonujący egzekucję Aleksander Drej. Katownie NKWD-owskie na Pradze, katownie ubeckie, więzienia, to były miejsca zlokalizowane tuż obok innych budynków, gdzie mieszkali zwyczajni ludzie, niezwiązani z resortem. Nie mogli nie widzieć, nie mogli nie słyszeć. Ta wiedza, za jej ujawnienie groziły represje. Ludzie zwyczajnie się bali. Dopiero dzisiaj powoli zaczynają mówić o tym, co widzieli przed laty.
uprowadzili mnie w 18 dniu siedzenia. Rozebrali moich, nie ubrali w niemieckie ubranie, dali mnie drewniaki. Związali mnie i stałem przed celą numer 5. Ile stałem, trudno mi powiedzieć, bo dwóch wyprowadzali, a ja stałem przed celą, oczekiwałem na swoją kolej. A potem wprowadzili mnie z powrotem do celi. Na przełomie sierpnia i września, kiedy wyszedłem z tej celi śmierci, z taką brodą, niegolony, niemyty, przez wszystkie miesiące, postawili mnie na wagę, to ważyłem 48 kilo. Bierut mnie ułaskawił na 10 lat. Urodziłem się na Pradze i nigdy nie spodziewałbym się, że w samym środku miasta, między budynkami mieszkalnymi, znajdowały się miejsca, budynki, w których mordowano i torturowano ludzi. Badany stoi nago w piwnicy po kolana w wodzie. Przystawia mu się w odległości 3 cm od oka pręt żelazny ostro zakończony, by się nie schylał, i bije prętami metalowymi owiniętymi drutem po karku, plecach i nogach, aż do utraty przytomności. Po ustanowieniu Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych postanowiliśmy wraz z organizacjami niepodległościowymi składać kwiaty pod budynkiem przy Strzeleckiej 8. Te kwiaty dosyć szybko znikały. To były lata 2008-2009, nawet jeszcze 2010-2011 zdarzały się takie przypadki. Spotkałem tam dwóch oświęcimiaków, którzy przeżyli Oświęcim. Mówili, że łagodniejsze było więzienia oświęcimskie, niemieckie, jak te perlowskie i rosyjskie. Pamiętam, jak mąż mówił, że po wyroku, jak już był w tym normalnym więzieniu, więc mówił, że to normalne więzienie to już było luksusem w porównaniu z tym, co było w tym więzieniu śledczym na Strzeleckiej. Potwierdzono w postępowaniu fakt dokonania licznych przestępstw będących zbrodniami komunistycznymi. Po ustaleniu, że ci konkretni sprawcy nie żyją, postępowanie zostało zakończone z powodu śmierci tychże sprawców.